Na pierwsze w tym roku spotkanie zaproszono pary świętujące jubileusze pożycia małżeńskiego. Życzenia i gratulacje składał im Adam Mytych, zastępca prezydenta Leszna. Kilka razy w roku organizowane są spotkania, na które do leszyńskiego ratusza zaproszone są pary świętujące małżeńskie jubileusze. Pierwsze w 2016 roku odbyło się we wtorek 12 stycznia. Gości uroczystości witali Anna Szymaniak, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego oraz Adam Mytych, zastępca prezydenta Leszna. Chciałbym wyrazić taką nieukrywaną wdzięczność za trud pożycia, za radości pożycia, za to, że Państwo jesteście tym przykładem jakby pielęgnacji pewnych zasad, pewnych wartości, które niestety dzisiaj troszeczkę zanikają. Jesteście przykładem tego, że dane słowo jest wartością, mówił do jubilatów Adam Mytych. Medale przyznane przez prezydenta Andrzeja Dudę odebrało 5 par. Byli to Anna i Zygmunt Dudziński. Genowefa i Hipolit Machoj. Genowefa w imieniu prezydenta Rzeczpospolitej oznacza panią tym oznaczeniem za podziękowanie za wieloletnie pożycie i za piękny jubileusz. Julia i Zdzisław Mądry. Krystyna i Henryk Mikołajczyk. Oraz Helena i Włodzimierz Weber. Gratulacje odebrali także Teresa i Jan Żurawiecki. Oni małżeństwem są od 60 lat. Dobrze. Gratuluję. Dziękuję jeszcze. I pan ja.